Jesteśmy na krawędzi wielkiej wojny. Kilka godzin po tej rozmowie okazało się, że Władimir Putin nie cofnie się przed niczym. Nad ranem 24 lutego 2022 roku w całej Ukrainie zawyły syreny, padły pierwsze strzały, a wszyscy ci, którzy wierzyli w to, że z Rosją można się dogadać, musieli przejrzeć na oczy. To jest typowa wojna napastnicza, wykonana przez Rosję bez żadnego argumentu, ze złamaniem wszystkich możliwych procedur, prawa międzynarodowego i wszystkich standardów świata, łącznie z tak naprawdę standardami takimi moralnymi świata cywilizowanego. Irpień, Bucza, Hostomel, Mariupol i wiele innych ukraińskich miast i wsi stało się symbolem ogromnego bestialstwa Rosjan. Od początku pełnoskalowej inwazji na naszych wschodnich sąsiadów zginęło lub rannych zostało około 100 tysięcy ukraińskich żołnierzy. Cierpią także cywile. Organizacja Narodów Zjednoczonych poinformowała, że zginęło ich co najmniej 8 tysięcy, a 13 tysięcy zostało rannych. Wielu Ukraińców, zwłaszcza kobiety z dziećmi, musiało uciec ze swojej ojczyzny. Według danych Straży Granicznej przez miniony rok na przejściach w kierunku z Ukrainy do Polski odprawiono ponad 10 milionów osób. Z kolei w kierunku z Polski do Ukrainy ponad 8 milionów. Niektórzy uciekający przed wojną, schronienia już w pierwszych dniach konfliktu, szukali w Poznaniu i innych częściach Wielkopolski. Dlatego trzeba było działać jak najszybciej. Już 26 lutego na poznańskim dworcu ruszył punkt informacyjny. Kilka dni później punkt recepcyjny na MTP. Na dworzec może przebywać duża część osób, która przyjedzie pociągami, czy to relacji Przemyśl-Szczecin poprzez Poznań, czy Warszawa-Poznań. Także jesteśmy na to tutaj przygotowani. Ogromny ciężar niesienia pomocy wzięli na siebie przede wszystkim wolontariusze, bez których nie byłoby szans na tak sprawne zaopiekowanie się uchodźcami. To oni organizowali zbiórki, transporty, pomagali w arenie czy na dworcu. Przychodzili po pracy, zarywali noce. Ja jestem tutaj od 23, jest 10. Wszystko po to, by pomóc. Równie szybko co zbiórki czy pomoc humanitarną organizowano w Poznaniu także manifestacje wsparcia dla walczących z rosyjskim agresorem Ukraińców. To wsparcie, które lawinowo ruszyło 24 lutego ubiegłego roku, trwa do dzisiaj. Choć jest mniej intensywne niż w pierwszych dniach wojny, to przez Ukraińców wciąż mocno odczuwalne i doceniane. Za każdym razem, kiedy pojawiają się takie wiadomości, kiedy pojawia się kolejna informacja, że ktoś z kolegów już nie żyje i pojawia się takie uczucie, a po co to wszystko, po co ta nauka, po co praca, po co te wszystkie książki? A potem po jakimś chwili wspominasz, że nie, tak nie można się poddawać, że nie jesteśmy sami, że obok nas mnóstwo wspaniałych ludzi. Dlatego dzisiaj Ukraińcy i Polacy tę trudną rocznicę postanowili uczcić wspólnie. Już o godzinie 10 na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej zainaugurowano wystawę poświęconą wojnie za wschodnią granicą. Wystawa czy te zdjęcia są tylko dodatkiem do naszej działalności humanitarnej. One nigdy nie były celem zamierzonym. To czysty przypadek, że akurat tę wystawę stworzyliśmy, ale chodzi też nam o pobudzenie społeczności do dalszej pracy, do dalszej współpracy, do dalszego bycia solidarnym z narodem ukraińskim, bo chcemy powiedzieć, że nadal jest ciężko, nadal ci ludzie potrzebują naszego wsparcia. Wystawy w Poznaniu dzisiaj odbywają się manifestacje, spektakle i inne wydarzenia kulturalne. Dziś jeszcze w bardzo refleksyjnym nastroju, choć przepełnione nadzieją, bo Ukraińcy nie mają wątpliwości. I dobro powinno zwyciężyć, obowiązkowo, jeżeli tak dużo wspaniałych ludzi są z nami, to obowiązkowo zwyciężymy. I bardzo, bardzo czekam, kiedy Polacy będą przyjeżdżać do nas, do Ukrainy, do każdego miasta i będziemy razem obchodzić nasze wspólne zwycięstwo. Ewelina Dernoga, Puls Dnia. Sława Ukrainie! Sława!